Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie wszystkich. Z tej strony oczywiście Tiger 83. I słuchajcie, fajna wiadomość tutaj dla graczy SnowRunner, mianowicie 3 dni temu, czyli bodajże w czwartek, jak dobrze pamiętam, pojawiła się w sprzedaży jako DLC. W DLC nowa ciężarówka ciężka, na konsolach bynajmniej to kosztuje 18 zł, nie wiem to jest jak na PC-cie bynajmniej ja u siebie na PlayStation zapłaciłem 18 zł i to jest słuchajcie oczywiście ciężarówka ZX612H Mastodon, ZX612H Mastodon, także idziemy sobie do garażu. No już ja w SnowRunnera coś około 1,5 miesiąca temu, żeśmy chyba ostatnio grali, jak dobrze pamiętam. Także tutaj nam zostało ostatnie zadanko poboczne, które dzisiaj może zrobimy na live właśnie tą nową ciężarówką. Również tutaj trzeba by było odbudować garaż, ale to wszystko pomalutku w swoim czasie. Także ja kupiłem tę ciężarówkę i zobaczymy na co ją stać, bo wyglądowo wygląda na to, że jest mocna, że będzie stabilna. Zobaczymy jak to wszystko tutaj wyjdzie. Także zostawcie łapkę do góry, będę bardzo wdzięczny. Jeśli jesteś nową osobą na kanale, zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. I link do mojego Discorda będzie w opisie. To jest oczywiście Dery. Specjal, my idziemy najpierw tak do garażu. Chociaż nie muszę iść do garażu, bo tutaj garaż jest zepsuty, no ale wejdę. Tutaj oczywiście garaż jest zepsuty, także my sobie się przenosimy. Zrobimy nasz pierwszy wyjazd, może na Michiganie. Takie jest fajniejsze błotko, czyli stare, dobre, poczciwie Michigan, gdzie oczywiście ja od Michigan zaczynam, później Alaska oczywiście i timer. Także idziemy sobie na Czarną Rzekę. Także złożymy sobie tu ciężarówkę, zobaczymy co ma do zaoferowania. I mam nadzieję, że uda się na końcu zrobić czasówkę z kontenerem, ale najpierw troszeczkę jak ją tu stuningujemy wspólnie, to kilka testów chciałbym przeprowadzić. Tak oto wygląda, słuchajcie, 228 400 dokładnie kosztuje, ono jest tylko do kupienia w DLC. Ciężarówka ciężka, chyba wyglądowo, chyba mi się wydaje nieco starsza od Zixa 605R oczywiście. Jeszcze tylko zobaczę, czy Zix 605R też ma opony takie jak tutaj, czyli 61 cali. To mnie bardzo ciekawi, bo szczerze mówiąc zapomniałem rozmiaru opon Zixa. Też 61 cali, ok. Czyli oponki dokładnie takie same. I co my tu mamy? Czyli nowa ciężarówka od 3 dni, która już jest w DLC do kupienia. U mnie za 18 zł na konsoli PlayStation. Ciężarówka ciężka. Coś słyszałem, że ona podobnie wygląda do Maza. Chyba w Splinterze, czy w grze podobnej o ciężarówkach. Także nie wiem, nie widziałem tam Maza, także nie mogę się wypowiadać akurat w tamtym temacie, natomiast tutaj mamy ciężarówkę ciężką nową ZX612H Mastodon. I tak, tutaj mamy moc do masy, oczywiście na starcie bez niczego, bez żadnych modyfikacji A minus, czyli tak średnio, trwałość A, no to troszeczkę lepiej i zużycie paliwa C minus, czyli najwyższe spalanie jakie możliwe. Oczywiście wykres wykresem, a i tak ciężarówki inaczej palą. Też ciężarówka ta, która z Wisconsin się zdobywa, kurczę, zapomniałam nazwy.
tak żeby szybko przypomnieć, szasz ma takie zużycie paliwa, także i ona też pali ponad 20 par litrów. Zobaczymy, jak będzie palił ten ZX612H Mastodon, nowa ciężarówka. I tak, zbiornik paliwa, no to warto zwrócić uwagę, mamy aż 500 litrów, także bardzo fajnie i od razu, to nie jest ciężarówka z modyfikacji, ja już takowych nie posiadam. Jest ona do kupienia wyłącznie w DLC. Mamy 500 litrów zbiornik paliwa, także no mega. Zawieszenie mamy fabryczne, opony mamy błotne, takie same jak na ZX-ie 605R, czyli 61 cali. I tak samo jak na poprzednim ZX-ie, tutaj ZX612H Mastodon ma AWD i blokadę dyferencjału zawsze włączoną. Ciężka ośmiokołowa ciężarówka z napędem na wszystkie koła to najnowsze rozwiązanie ZX605R. Tak jak swoje poprzedniczki, ta ciężarówka powstała na potrzeby armii, w tym do transportu dużych wyrzutni rakietowych. Dzięki ulepszonym funkcjom dotychczasowego modelu, jak również zmodyfikowanej osi przedniej, ten potwór może przemieszczać się po niemal każdym rodzaju terenu i przewozić ładunki dowolnego rozmiaru. No zobaczymy, tutaj już widzę, że pierwszy rzut oka ten przód jest niesamowicie wysunięty do przodu. Natomiast a jak sobie zobaczymy na ZX-ie 605R, ten przód jest krótki i no, dla ZX-a praktycznie żaden teren no, nie straszny, żeby pokonać. Rzeczywiście na kamieniach jest zawsze problem, ale tak poza tym to oczywiście ZX sobie świetnie radzi, prawda? To bierzemy go tutaj. Zobaczę na razie na początku. Tak wygląda. Mamy tutaj jedną oponę z tyłu. Dwie przednie osie, jak widać, mamy skrętne. 8 kół, napęd na wszystkie koła i blokada dyferencjału zawsze włączona, tak samo jak AWD. Zobaczmy klakson. Nawet spoko, nie ten guzik wcisnąłem. A w kabinie, aha, czyli tylko możemy tutaj, okej, okay, w tym jednym miejscu. O, spoko. I tak, co my tu mamy na razie? 180 na zbiorniku paliwa wytrzymałości. Silnik ma 150, skrzynie biegów 220 i zawieszenie 160. Także zobaczymy, jak to wszystko się zmieni. Jeszcze tylko z ciekawości odpalę go. Zobaczymy, jak brzmi dźwięk silnika i zobaczymy spalanie tutaj na luzie. Uwaga. Ładnie brzmi, ale mamy 7,7 litra na starcie. Że tak powiem, jest to najwyższe spalanie, jeśli chodzi o ciężarówkę. Wiecie co, ja może ten dźwięk silnika może na razie delikatnie ściszę. Jest strasznie głośno. O, mam nawet na 65%. Dobra. To nie będę tu nic przestawił, czyli tak ściszałem. Także no tak brzmi ten potwór. Gdzie jest tutaj? A, zobaczmy sobie. 22 litry. No grubo. Ale 7,7 litra na luzie, na postoju, to jest rekordowe jak na razie spalanie. Żadna inna ciężarówka aż tyle nie pali. No to zobaczymy. Na szczęście zbiornik mamy duży, bo aż 500 litrów. Zobaczymy, jak tutaj to się przyłoży. Silnik mamy A. Eksperymentalny silnik zaprojektowany do transportu ciężkich ładunków na dużych dystansach. Bezkompromisowa niezawodność, moc oraz niskie zużycie paliwa. Hello? Zaraz sprawdzimy, tak z ciekawości. Tylko same zużycie mnie interesuje. 6,7. O, proszę bardzo. No dobra. To bierzemy ten eksperymentalny tutaj silnik najmocniejszy, czyli z A.
minus, przechodzimy, mieliśmy A i przechodzimy na A+. Za 24400 silnik. Tu postaram się dosyć tutaj szczegółowo omówić, pokazać, bo sam szczerze powiem jestem ciekawy. Także widziałem to trochę u Riza właśnie na kanale, jak pokazywał, ale to dosłownie chwilę, żeby tylko zerknąć. Tak samo również chwilkę u Chroma. Pozdrawiam serdecznie też, tylko żeby chwilkę zerknąć, a tak to chciałbym to zobaczyć, jak to faktycznie, faktycznie wygląda. Ok, także było 6 i 7, tak? To tylko zerknijmy same spalanie. Z ciekawości zobaczcie, było 7,7. 6 i 7 litra, mamy 5 i 6. To i tak chyba jest też rekordowe spalanie, tak mi się wydaje, tak. Ale i tak to już jest, kurczę, żeśmy z 7 i 7 litra zeszli na 5 i 6. Także o 2 i 1 dziesiąta litra, że tak powiem, spalanie żeśmy tutaj zmniejszyli, także spoko. Dobra, silnik mamy, skrzynia biegów tuningowa i specjalna zaawansowana. Tu 6,5. Specjalna zaawansowana. O, ja bardziej do takiej jestem przyzwyczajony, chociaż tuningowa to pewnie będzie szybsza. Tutaj mamy no więcej zdecydowanie wytrzymałości na skrzyni biegów, tak? I zobaczmy od razu, tak, zbiornik paliwa 180, czyli tak jak było punktu wytrzymałości, 8 kół. Silnik mieliśmy 150 wytrzymałości, mamy 320. Na skrzyni było 220, mamy 250 i zawieszenie pozostało bez zmian, 160 punktów wytrzymałości. Zobaczmy teraz spalanie na tej skrzyni. 5 i 1. O, widzicie, to jeszcze żeśmy zeszli w dół chyba, tak? Dobra. I 6 biegowa skrzynia, niskie w plusie i niskie w minusie. No dobrze. Także to mamy. Mamy silnik najmocniejszy w tym momencie. A+, mamy skrzynię biegu specjalną, zaawansowaną. Zawieszenie fabryczne tylko. Ok, opony. O proszę, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Uniwersalne, nie wiem po co mamy jeden rodzaj. Dwa rodzaje terenowych opon. I mamy tutaj opony błotne, także z X nie ma niestety możliwości zmiany opon. A tutaj mamy no raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem opon do wyboru. Tu są dedykowane, jak widać, dla ZX-a 612H Mastodon. To są stare oczywiście błotne, mamy nowe błotne, najlepsze, pośrednie i chyba najsłabsze. Mamy te i mamy te. Myślę, że sobie na tych, one są takie masywne. Te nowe też pewnie raczej dałyby radę, ale to może być może na live przetestujemy, zobaczymy. Bierzemy oponki. I słuchajcie, tak, to jeszcze jest jedna fajna rzecz, którą widzimy, która będzie między innymi różnica między ZX-em 605R a ZX-em 612H. Mamy łańcuchy. Mamy łańcuchy, czyli na zimowe mapy, na lód, na oblodzone podjazdy, jak znalazł. Także tu już jest kolejna przewaga na pewno, jeśli chodzi w porównaniu ze starym ZX-em. Opony na łańcuchach, także mega. Na wszystkie koła, na wszystkie 8 kół mamy założone łańcuchy. Wyciągarka oczywiście ciężka, zaawansowana. Koło zapasowe. Myślę, że to i tak będzie chyba puste miejsce. Także one nie przeszkadza, nie zabiera tutaj mocy, tak mi się wydaje, ale nie, nie zabiera mocy. Snorkel, jak to wygląda, mamy taki na górze, ten jest delikatnie wyższy chyba, no to niech będzie. Rama dodatki, to mnie bardzo ciekawi, cała lista, no kurczę, fajnie. No zapowiada się fajnie, zobaczmy co tutaj mamy, ciężki żuraw.
Także fajnie, tu już jest bardzo fajna opcja, tylko chyba to jest słabszy, jeśli się nie mylę. Jest to ciężarówka. No będzie bardzo ciekawie. Następnie mamy żuraw do załadunku kłód z chwytakiem. Mamy płaską platformę. Fajnie. Mamy dodatek van, 800 części naprawczych, 6 kół zapasowych. Mamy krótką ramę do transportu kłód. I to będą krótkie kłody. Następnie moduł wibratora sejsmicznego, no to jest używane przy kilku misjach, także, ale dobrze, że jest. Burty platforma, także myślę, że tutaj w tej konfiguracji będę jeździł, ale zobaczymy. Burty platforma, następnie mamy zbiornik paliwa na 1800 litrów. Mamy HDS, bardzo fajnie, zaraz spróbujemy to zmontować. Mamy HDS-a, także super. Nazwij się tamtym chyba bodajże nie ma. Mamy siodło wysokie. Ok. Siodło niskie. Zajebista sprawa. Zajebista sprawa. Siodło niskie. Coś fantastycznego. Mamy burty długa platforma. Tu sobie zobaczymy. To prawdopodobnie myślę, że to będzie na raz, dwa, na trzy sloty. I mamy cysternę pożarniczą, które weszły w sezonie 9. Tutaj mamy pojemności 2,5 tysiąca litrów. Nie wiem jak to na tamtym DRM, ale chyba troszeczkę tam jest mniej. Tu mamy 2,5 tysiąca litrów. Zobacz ciekawości, tylko dosłownie na chwilkę. Tu nie wiem, czy się w jednym odcinku zmieszczę, żeby to wszystko, że tak powiem, dla Was tutaj pokazać. A chciałbym to dosyć tutaj omówić fajnie tę ciężarówkę. Mamy na 3 sloty. No to tak jak się spodziewałem, na 3 sloty mamy. Tutaj mamy po zużyciem paliwa pod tymi wykresami ciężarówka 0,3, czyli na 3 sloty, ok. Na 3 sloty, tak. Na razie damy, tak, co tu chciałem założyć, burty. Założymy burty. Na razie na misję spadło z mocy, HDS. Tu już nam spada z A plus na A. Ok, z A plus na A to tylko chciałbym tutaj zobaczyć, a pewnie do testów z tego HDS-a zdejmiemy. Tutaj mamy wszystko, że tak powiem, zobaczone, omówione, pokazane. Przód, wygląd. Przednia osłona szyby, dodatkowe sygnalizatory. Może być. Na dachu. Co mamy? Ratunkowiec, klatka widzę jakaś. Mamy... O proszę! Ale coś fantastycznego. Materiały do naprawy bagażnik. Zobaczcie. Niewielka ilość zapasów i podstawowych narzędzi naprawczych zapewniających samowystarczalność w terenie. Coś pięknego. Części naprawczych 150. No niewiele, ale fajnie, że są 150 części naprawczych i zbiornik paliwa. Mamy dodatkowo tutaj w karnistrach, tutaj na tym raku można powiedzieć 140 litrów, czyli już jest 640. 140 na dachu, także fajnie. Koło zapasowe wymaga instalacji innego dodatku. Ok, czyli pewnie ta klatka. Tu mamy fabryczne światło przeciwmgielne. Niech będą. I światło mamy tutaj dachowe. Przeciwmgielne. Ok, też jakieś stare, jak widać, ale nowe w tej grze na pewno. Także zainstalujemy sobie to. No i trzeba na to wychodzi pewnie zainstalować razem również chyba i ten ratunkowiec, tak mi się wydaje. I tak mamy klatkę tutaj, a to będzie żeby. Damy radę to zamontować? Tak. I wtedy, a nie mamy już tych świateł, a nie mamy, tylko tych fabrycznych nie mamy, dobra. No to spoko. Następnie mamy zderzaki, mamy barierkę taką, mamy kratownicę. I myślę, że tutaj na fabrycznym go na razie zostawię, bo zobaczymy, jeśli chodzi o wysokość, kiedy nie mogę dalej obrócić niestety. Jeśli chodzi o wysokość, no nie mogę z boku zobaczyć. Nie mogę niestety z boku zobaczyć, żeby... O, może się uda. Zobaczmy.
To jeśli chodzi o zderzak, to mi się wydaje, że ten fabryczny będzie tak, najmniej tutaj jest najbardziej podniesiony do góry. Różne. Sygnalizator. Może być. Klaksonu to ja nie chcę i klaksonu to ja nie chcę. OK. A różne to mamy. Dobra, wydech. Mamy na razie fabryczny taki. OK. Dobra. Na razie niech będzie. Obręcze to ja sobie zmienię. O, fajnie, że ma. Mi bardziej te zdecydowanie odpowiadają. Jeśli chodzi o malowanie tej ciężarówki, to tutaj nie mamy malowanie DLC. Mamy pojedyncze kolory i mamy dwukolory. O, jaki cukierkowy. W sumie się mamy, który 20. Ósmy maja, tak? To jeżeli Dzień Dziecka niedługo. No proszę, taki cukierkowy kolor. Tutaj mamy fajne zielone takie moro, czyli takie leśne kolorki. Mamy niebieski, mamy pustynny. Fajnie. I mamy taki, to może sobie na razie ten zielony. Jeśli chodzi tutaj o dekorację wnętrz, czy coś to będę... No w sumie niekoniecznie. Naklejek tutaj też nie będę raczej chciał, na zewnętrzne naklejki na razie tutaj też nic nie będę. I naklejki na szybę przednią również jak widać są. Także tak to wygląda. Czy mamy tu sklep z przyczepami? Mamy. Chciałbym zobaczyć jedną rzecz. Czy tutaj pod to da radę pod tym przyczepę? Szkoda, że nie ma podwyższonego zawieszenia. Od razu co widzę, to ma bardzo duży promień skrętu, prawda? Fantastycznie. Fantastycznie i słuchajcie, to, że tak powiem, będzie innowacja, jeśli chodzi o przewóz towarów, to może niekoniecznie, ale o załadunek, bo widzę, co już tutaj można wykonać. Zobaczcie na to. Weźmiemy sobie żuraw, a nie, nawet podpór nie będę rozstawiał. Albo zobaczmy, kto w ogóle, czy nie będzie przeszkadzać. A, okej. Okay. Fajna sprawa, także tutaj będziemy mieli, tak powiemy, tył bardziej dociążony. Ok, skowę podporę i tak. Już widać, że możemy tutaj sobie bezpośrednio załadować na pakę dwa ładunki, ale przez to, że mamy po raz pierwszy HDS-a z tyłu, czyli możemy sobie również załadować ładunki na przyczepę bez konieczności odpinania przyczepy, podjeżdżania z ładunkiem, ładowania i tak dalej, czyli zaoszczędzimy mnóstwo czasu. Możemy załadować na tym nowym ZX-ie 612H Mastodon zarówno ładunek na paka, jak i na przyczepę bez odpinania zestawu. Także to jest na pewno fantastyczna sprawa. I kolejny plus, jakby nie było. Dobra, pojedziemy teraz tu sobie przez to błotko. Zobaczymy. Raczej nie będzie miał problemu, podejrzewam, ale jestem ciekawy. Nie testowałem tak naprawdę tutaj ciężarówek na tym błocie, ale to błotko i tak dla niektórych ciężarówek to jest nie lada wyzwanie. I ciekawy właśnie jestem, jak ten nowy ZX tutaj sobie poradzi. I widać, jest potężny, długi. Jest długi, ma niski środek ciężkości, także podejrzewam, że będzie stabilny. Mało wywrotny. Ciekawe, czy będzie łapał uszkodzenia. Zobaczymy, jak jego zawieszenie tutaj będzie reagowało na poponowany teren. Mnie bardzo niepokoi ten wysunięty przód mocno do przodu. I zobaczymy, czy to nie będzie przeszkadzało. Dobra, mamy tutaj te błotko oczywiście przy garażu. Na automacie, szósty bieg. Patrzcie, co się dzieje. Nawet nie zrobił jeszcze jakiejkolwiek redukcji, nie? Na szóstym biegu sobie przejechał. Jak gdyby nigdy nic. No nieźle.
Jest nieźle. Dobra, jeden teścik tutaj zrobiony. Następnie na timer to w sumie pójdziemy na końcu. Chciałbym sprawdzić jezioro Koft. Tak. Tylko od razu zobaczymy, jak on się zachowa, czy jest lodołamaczem, czy wyjedzie spod się zapadającego lodu. Chociaż ja obstawiam, że ten wystający mocno przód, wysunięty do przodu, może być problem, no ale zobaczymy. Także tutaj do tego teściku opony na łańcuchach, pyk. I przenosimy się na chwilę do pierwszego sezonu, czyli Półwysep Kolski, jezioro Koft. Zobaczymy tutaj i chciałbym zobaczyć na murze wyjazd z garażu, gdzie każda ciężarówka praktycznie miała problem. Bez linki nie dało rady. ZX chyba tylko dawał sobie radę, nie? I to też będzie tutaj też taki, można powiedzieć, ciężki śnieg tutaj, jak z tego co pamiętam. A, wiecie co? Zdejmiemy na razie sobie... Zdejmiemy sobie HDS-a. Będziemy mieli troszeczkę delikatnie mocniejszy silnik. O! Więcej mocy się przyda na pewno, no zobaczymy. Także tutaj, no ja zimową mapę już mam praktycznie, można powiedzieć, za sobą. Na tym, ten main jest też troszeczkę tam śniegu. Ciekawe, czy go lód pokona, czy go nie pokona. I ciekawe, jakby się by sprawdził na murze, ale to oczywiście na murze to tylko zobaczymy ten wyjazd oczywiście z garażu, nie? Także no promień skrętu ma dosyć duży. Ale ogólnie no widzę, że będzie mała wywrotu przez to, że jest niski. Ma nisko ośrodek ciężkości ustawione, no ale też szkoda, że nie mamy możliwości podniesienia zawieszenia, bo to w niektórych momentach to, że tak powiem, może być problem. Zjeżdżam na maksa, chcę zobaczyć jak z uszkodzeniami. No trochę nałapaliśmy, głównie na silniku, tak? I ten zapadający się lód, to gdzie to był? Boże, już nie pamiętam. A jedźmy tu. Także no tutaj na tej skrzyni będzie zdecydowanie mniej pali, aniżeli na tuningowej, nie? Chyba tutaj kawałek dalej będzie zapadający się lód. No warto tak potężną ciężarówkę właśnie też przetestować taki warunek. Zobaczymy przejazd tu przez te kamienie. O, tu już takie delikatnie się zakopał. Czy będzie łapał uszkodzenia? O, proszę, to zaskoczenie jak na razie, no ale mamy, dobra. To był ten lód chyba tutaj, tak? Albo kawałek dalej. Chyba, że źle skręciłem. Mówię, tu już dawno mnie tu nie było, także no, ale to będzie tu chyba. No trochę uszkodzeń łapie, ale to tyle, to jest w miarę ok, to praktycznie każda ciężarówka jadąc po kamieniach szybko, z maksymalną prędkością do danej ciężarówki, że tak powiem, to jest akurat norma. Dobra. Będzie chyba... A dobra, tu już wiemy gdzie jestem, tu mamy... można powiedzieć bazę... poszukiwaczy przygód. Wydaje się, że wybrałem w ogóle dłuższą pracę, no ale mówię, dawno nie byłem tutaj, także no pozapominałem, tak bardzo dawno nie byłem. Tutaj będzie chyba, o jest. Dobra, mamy. No i zobaczmy, się zakopał. Jeśli będzie trochę twardego terenu, to może wyjedzie. Raczej tak mi się wydaje. O właśnie. Okej, ale jeśli nie wjada na twardy lód,
Tylko pojedziemy sobie tutaj wzdłuż, zobaczymy, czy też sobie tak poradzi dziarsko. Miekacz jedzie, ale czy będzie w stanie wyjechać z tego lodu? Także tam żeśmy wyjechali sprawnie, bo zaraz był twardy lód, także złapał przyczepność i wjechaliśmy. No i proszę bardzo, tutaj chyba jednak będzie, że tak powiem, kaplica. Nie mamy, nawet nie posuwamy się milimetr do przodu, jeszcze niski bieg, ten lód zbiera się właśnie pod tym wystającym przodem ciężarówki i niestety idzie cokolwiek, no nie. Nie idzie, nie? I że tak powiem kaplica, także to na pewno nie jest lodołamaczem. No i warto właśnie uważać pod zapadający się lód, żeby się po prostu nie wpaść, bo potem jeśli będzie brak tutaj twardego podłoża w postaci zamarzniętego grubego lodu, nie wyjedziemy sami tą ciężarówką, nawet nie ma za co się zaczepić wyciągarką, nie? Stoimy w miejscu po prostu, tu wszystko zatrzymało się tutaj z przodu, nie? I on nie jest w stanie tego przepchać. Także można powiedzieć, że już go nie Amur pokonał, a jezioro Kop. Ale oczywiście to tylko wpadliśmy tutaj w lód, tak? Który się załamuje. Jeszcze mnie interesuje tak, naprawczy mamy faktycznie. Momencik, pokazuje czy nie pokazuje? Koło zapasowe, mamy 150, ok. Sygnalizacja, tak to wygląda, a to w sumie jedne mi wystarczą. Jeszcze co chcę sprawić tutaj? Ale numer. Gdzie to w ogóle jest? Zobaczcie na to. Serwis 50 litrów. Czyli mamy 640, 690. Ukryte dodatkowe 50 litrów paliwa. Ale numer. Właśnie chciałem sprawdzić, czy coś tutaj ponadto może się nie zmieniło. 140 i 50, mamy 190 i 500. Mamy 690 litrów paliwa. Zobaczcie na to. Tu gdzieś w serwisie mamy ukryte 50 litrów. Gdzieś tu tutaj został przemycony, kurczę, dodatkowy karnister, albo nawet dwa, bym powiedział, z ropą. Fajnie, mega. Czyli mamy dodatkowe 50 litrów. Mamy 140 nadawków w karnistrach. Okej. Dobra, holowanko. Zachowaj i przenieśmy się na nie chwilę na w końcu ukończony przeze mnie Amur, tylko gdzie to było ten garaż z tym ciężkim wyjazdem na Ursce? Chyba tak. Także kolejny teścik. Także no, ZX by wyjechał, znaczy by na pewno posuwał się naprzód, tak? Mowa oczywiście o 605R, by posuwał się naprzód i na pewno no, by sobie lepiej poradził, no ale tutaj jak no mówię, po prawej był ten twardy lód, także wiedziałem, że wyjedzie. Tutaj sprawdziłem, przekonałem się na własnej skórze, że już jak jest większy odcinek, no to niestety kaplica. Dobra, zobaczmy ten wyjazd z garażu, gdzie wszystkie ciężarówki mają niesamowity problem i mieliśmy nawet delikatnie mocniejszy silnik, tak? I to nie pomogło. Mają niesamowity problem. Tak naprawdę chyba tylko ZX, tak mi się wydaje, o własnych siłach bez wyciągarki chyba przejedzie. Natomiast reszta chyba ciężarówek raczej nie. To jest niesamowity w ogóle wyjazd tego garażu, nie? Na Amurze, na pierwszej mapie na Ursce, czyli tutaj no, wszyscy tutaj doskonale znają. Można początek hardkorowej męczarni. Na szczęście psychicznie od tego odpocząłem. Także sobie tutaj lejtowo i jestem ciekaw, jak on sobie poradzi tutaj. No tutaj, no mówię, tylko z X605R o własnych siłach, bez wyciągarki jest w stanie przejechać, tak? Drzewko nas zablokowało. Okej. Okay. Zablokowało nas drzewko. Damy radę, czy nie? Dobra,
Dwie osie skręte, także na pewno to jest plus, bo żeby była jedna, to byśmy ten promień skrętu mieli jeszcze większy. Dobra, wrzućmy na wysokie w plusie. I zobaczmy, czy przejedzie samba z życia wyciągarki. Tu drzewko nas oczywiście spowolniło. No proszę. Da radę chyba jednak, nie? Nowy ZX. No to jestem bardzo miło zaskoczony. Spalanie, no... Jak na takiego potwora, to już nie ma tragedii. No zobaczcie. No bez zarzutu. Szósty bieg. O. Cela, bo tutaj właśnie jeszcze wjechałem. No ale tak jak mówię, tutaj to raczej sobie wyjedziemy. Dopóki raczej on tego nie pozbiera lodu tutaj z przodu za dużo, no to będzie git, nie? No, mamy tutaj już trochę twardego, to powinniśmy sobie wyjechać. Także no tutaj to sobie poradzi raczej. Zobaczymy, czy damy radę tutaj się doczłapać do tych kamieni, czy niekoniecznie. No póki tutaj mówię, nie nazbiera, no to jest okej, nie? No i na takim odcinku, no wyjedzie, no proszę bardzo. Dźwięk silnika również myślę, że jest niczego sobie. Zobaczmy jeszcze raz. No, fajnie brzmi, naprawdę fajnie brzmi. Jeszcze muszę pokombinować to z tymi tłumikami, zobaczyć. 17 litrów, a tam mieliśmy 22, nie? Jeszcze bez dotykania silnika i skrzyni biegów, jak się nie mylę. I to dziwo, największe spalanie miał na podstawowym silniku. To w ogóle jest ciekawa sprawa. Okej. Dobra, holowanko. Ściągniemy te opony na łańcuchach, bo już nie będą potrzebne. I co? Na kurczę, może się wyrobimy w jednym odcinku. Znowu było zajebiście. Przejdźmy sobie teraz już na timer i najpierw na Zimnogórsk. Te ciężkie błoto i przejazd przez rzekę. I mam nadzieję, że tu uda się zakończyć właśnie z dostawą kontenera. Zobaczymy, jak to wygląda. Skąd bym się dostał na tych skrzyniach i na jeszcze innych oponach. No ale tu już nie wyrobimy się w tą godzinę, gdzie mogę maksymalny klip wideo taki nagrać, prawda? Dobra. Jedziemy sobie tutaj. Ups, przejdzie. To ciężkie błoto, przejazd przez rzekę, zobaczymy sobie jak on sobie poradzi. To jeszcze raz mamy niewykorzystane te miejsce z przodu troszeczkę, nie? A, bo tu mamy ramę w ogóle na 3 sloty i dlatego mamy te wolne miejsce. Jeśli chodzi o transport ładunku, także no tutaj mamy szeroki wachlarz zastosowań na pewno. Dobra, szósty bieg. Nawet nie... Uła, nie wyrobię się chyba. Ledwo. Promień skrętu, no jednak jest spory. Nawet nie zrobił redukcji, nie? Nie zrobił nawet redukcji. Na szóstym biegu żeśmy to przejechali bez najmniejszych problemów. Przejazd przez rzekę, myślę, że... też, że tak powiem... jest w porządku, jest okej. Nie było większych problemów, tak? Nie no, rewelacja.
Także na pewno no, swoje atuty ma. Na pewno on, jednym jak na razie z tych minusów to może być ten właśnie przód, który mamy wysunięty no, zbyt mocno do tyłu, nie? Także elegancko zrobimy sobie czasóweczkę. Chyba tylko jeden przejazd, tak mi się wydaje. Miałem ściągnąć, gdzie to było, tutaj te dodatkowe światła, aż tak nie są potrzebne. Nam cztery sygnalizatory, to chyba było tutaj, tak? Tak. Ok. I wystarczą te nam w zupełności z przodu. Obręcze, ok. I co? Teraz jakbym dołożył HDS-a, to jak to by wyglądało, jeśli chodzi o przód? Aha, czyli będzie wykorzystane te miejsce, tak? Tak. Przesunęła się tutaj nam, jak widać, burty do przodu, żeby się zmieścił HDS i żebyśmy mogli podpiąć przyczepę. W innym wypadku byśmy przyczepy już raczej nie podpięli, bo by było tutaj za daleko raczej. Chyba, że tutaj za HDS-em. No, mamy, że tak powiem, uchwyt na hak. No to super. No ale z ciekawości może przejdziemy się z tym HDS-em, żeby zobaczyć, coś tu jeszcze chciałem? Chyba nie. Jak to by wyglądało? Mamy A. Zobaczymy, może się uda zrobić dwa przejazdy, bo jeszcze by drugi przejazd bez HDS-a przejechał, nie? No... Jeszcze jak się uda te swoje plusy wymienia, ale już o nich mówiłem. No promień skrętu na pewno, no i ten przód. To chyba takie dwa minusy, promień skrętu i przód te mocno wysunięty. Bo też jak nam się zapadnie ciężarówka nawet i w błoto, to... może i da radę to, że tak powiem, to było to przepchać, ale jeśli ja będzie jakaś przeszkoda na drodze w postaci jakiegoś, nie wiem, głazu czy drzewka, no to może być problem wtedy, nie? Dla ZX-605R, nie? A dla tego nowego Mastodona już tak, zobaczmy, mamy A. Czy to spadnie tutaj na most do masy? O proszę, nie spadło. Ciekawe, bo to zajebiście. I jeszcze z HDS-em. O, ma to swoją moc. Ma swoją moc. O Jezu, tam teraz się wyrobić ten, na pewno wiecie, który skręt chodzi, to na... Oby na dwa razy dał radę, że tak powiem. Jedziemy, zobaczymy na co go tutaj stać, ciekawy jestem. Ten jeden najgorszy moment z tym skręceniem, no i ten podjazd mnie ciekawi tam pod po górę, nie? Jak sobie tutaj poradzi. Także no na pewno wysunięty przód na minus, promień skrętu, oj za późno skręciłem w ogóle. Promień skrętu i brak na pewno podwyższonego zawieszenia, to trzeci minus, nie? Ale na pewno na plus tutaj wszechstronność, jeśli chodzi tutaj o ładunki. Właśnie mamy możliwość załadowania na przyczepę bez odpinania tutaj przyczepy. Mamy łańcuchy, mamy snorkel, mamy dyferencjał i AWD zawsze włączoną. Duży zbiornik paliwa, dodatkowe ukryte paliwko, części naprawcze, no i funkcjonalność, tak? Patrzcie, nawet nie zredukował biegu, na automacie jedziemy. Szapoba.
i warto na spalanie zwrócić uwagę, także na pewno mniej pali, a to chyba ten Pajstar, tak? Ten z Wisconsin chyba, jeśli się nie mylę, ten na, z długą ramą na trzy slopy, co pali jak smog, nie ma tragedii. I to jesteśmy załadowani z KDS-em, nie? Zobaczcie. Myślałem szczerze, że będzie więcej palił. To wiadomo, to no, nie z jego gabaretami i nie z takim promieniem względu, żeby tu się na raz zmieścić, nie? Zobaczmy. A, widzicie. Na wysokim już tu komuś silnik, kurczę, z gaz. Dobra. Dawaj. No, wjechał, ale tak powiem, wjechał. Myślałem, że będzie troszeczkę lepiej, ale no nie jest źle, nie? Ten wysoki jednak tutaj bieg chyba troszeczkę tutaj za mało mocy miał, żeby uła wykorzystać. No właśnie, ten wystający przód, nie? To co... O, jeszcze drzewko. Zakaczone, także już 5 sekund straty to śmiało można tutaj dopisać. Ten wystający przód, no. Także no takie najważniejsze minusy, no to oczywiście brak podwyższonego zawieszenia, promień skrętu i wystający przód, nie? Jak dla mnie. A reszta na plus, no i na pewno mogę w sumie nie puszczać gazu. Raczej tutaj myślę, że przechyły dla niego. Tutaj to myślę, że bułka z masłem, gdzie na wielu ciężarówkach trzeba odpuszczać gazu, żeby w razie jak jest przechył na tych dwóch zakrętach, to będzie gleba. Na większości, nie oprócz oczywiście kilku ciężarów, które sobie dają sobie wyśmienić radę, chociażby azowy. No zobaczcie. Żadnej od siebie redukcji tutaj nie zrobił, nie? W tym terenie. Nie no, jak na ciężarówkę z DLC, to myślę, że no nie ma tragedii, jest naprawdę nieźle, mimo swoich wad jest niezły, nie? Tu teraz celowo wjechałem, nie puszczałem w ogóle gazu. No jednak troszeczkę problemów z tym podjazdem miał, to było widać. Na automacie i ledwo, że tak powiem, on, znaczy może nie ledwo, ale wjechał z problemami, nie? Czas to 5 minut i 13 sekund. Także no, tak średnio chyba, nie? Wyszło, jeśli chodzi o przejazd. Szybki garaż, bo jeszcze mamy tutaj kilka minut. Tak bym musiał zobaczyć. Bez HDS-u, tak? Zobaczymy, jaka tutaj będzie różnica, bo tu już rzeczywiście można na różnych oponach testować. Tutaj na mamy na tych trzech skrzyniach biegów, tak? W zasadzie dwóch, bo jedna była standardowa. OK. A cała reszta tutaj zostaje, także jeszcze jeden robimy przejazd, zobaczymy. Teraz troszeczkę więcej mocy mamy, a plus, zobaczymy jak to tutaj się nam wszystko przełoży, nie? Ładna pogoda i jedziemy. No
No i kto wie, tak patrzę na te opony, czy go faktycznie tutaj na tych oponach ja nie zostawię. Ciekawe, jak na tych nowych się będzie jeszcze wyprezentował, ale to zawsze możemy sobie sprawdzić. No ale jak widać tutaj, no taki teren mu nie straszny, nie? Także mam nadzieję, że z testów jesteście zadowoleni. Czekam na wasze tutaj opinie oczywiście. O, zobaczcie, z A minus spadło na A, tak? Za plus, przepraszam, spadło na A. A bez KDS-u, czyli mamy i tak taką samą moc. Ciekawa w ogóle sprawa. Czekam na wasze właśnie opinie odnośnie tej ciężarówki. Czy wam się podoba, jakie wasze są odczucia, czy też tutaj takie same plusy i minusy byście tutaj wyłapali dla tego pojazdu. No i na pewno szeroki wachlarz tutaj zastosowań jak najbardziej będzie miał, nie? Myślę, że kolejne raczej nie będą jakimś tutaj problemem dla tej ciężarówki. Także na to wychodzi, że i tak będziemy jeździć z KDS-em, bo i tak de facto wyszło na to samo chyba. Ta moc nie spadła, a tutaj spadła. To w ogóle... Oj, znowu za późno skręciłem. No. Za późno skręciłem. Jak to jednak ten promień skrętu jego, no to trzeba do tej ciężarówki się przyzwyczaić, ale kto wie, czy kurczę nie będzie lepsza od Derego. Czas pokaże, ale myślę, że jest na to duża szansa. W ogóle no nie łapię na razie tutaj jakichkolwiek przechyłów, nie? Nie buja go. Jest stabilny. To błoto tutaj nie stanowi dla niego żadnego problemu. Także na pewno tutaj z KDS-em będzie na pewno jeżdżone. Bo tutaj no będą duże możliwości i można podpinać naczepy na niskie siodło. Także to kolejny plus. Kolejny na pewno plus. Mówię większy łuk wziąć, ale to i tak tutaj nam nie sądzę, żeby to cokolwiek zmienił. I tak musimy na dwa razy, i tak na dwa razy. Kamień na nim też żadnego wrażenia nie zrobił. Wcześniej skręcać, okej, wcześniej skręcać. No troszeczkę lepiej, zobaczcie, na trzecim biegu poniekąd, także tu zaoszczędzony czas, tam mieliśmy spóźniony wyjazd, tu teraz postaram się o to drzewo nie zahaczyć. Lepiej sobie teraz podjechał, na trójce sobie podjechał, tutaj to wiadomo. Teraz ten wysunięty przód, ale podjechał pod górkę teraz o niebo lepiej, jeżeli za pierwszym razem, o dziwo, przy takiej samej mocy do masy. Tutaj na tych tutaj zakrętach gazu nie puszczam. Tutaj nic raczej nie powinno się przydarzyć. No, pewnie, że tak. Tutaj te przechyły to dla niego nic. Jest niesamowicie tutaj piekielnie mocny pod tym względem. No, myniemy sobie teraz to, bo i tak to przejdziecie bez żadnego problemu, bez redukcji, także no bo czym może się delikatnie lepszy czas wykręcić.
Także piszcie bardzo właśnie, proszę w komentarzu, ciekaw jestem waszych opinii, co sądzicie na temat właśnie tej nowej ciężarówki. Mi akurat się podoba. No ma swoje wady, ale ma więcej plusów jak minusów, jak dla mnie. No i na ZX-ie 605R nie mamy łańcuchów, prawda? I nie mamy też również, jak dobrze pamiętam, możliwości zamontowania KDS-u, nie? No, nie zmieściłem się niestety. Ale tu przejazdy na żywo, bez tutaj jakichś powtórek czy coś. O to właśnie chodzi. Czas 4 minuty i 49 sekund. Ok. Także my sobie zachowam ciężarówkę i jeszcze ja się tutaj przenoszę tutaj, gdzie aktualnie jesteśmy, czyli na main. Także piszcie tutaj w komentarzu właśnie, bardzo proszę, wasze wrażenia, wasze odczucia, co sądzicie na temat tej ciężarówki, co wam się podoba w niej, a co wam się nie podoba. No niesamowite tutaj na pewno będzie miała zastosowania, jak mówię, dla mnie oczywiście brak podwyższonego zawieszenia, mały promień skrętu i ten niestety mocno wystający przód tej ciężarówki na pewno tutaj będzie, że tak powiem, problematyczny i dosyć mocno. Na pewno tutaj mamy opony na łańcuchach, mamy snorkele, włączone AWD, włączone blokadę dyferencjału, potężne opony błotne 61 cali, tak jak na starym ZX-ie oczywiście, potężny zbiornik paliwa 500 litrów, dodatkowo 140 w karnistrach, 150 części naprawczych, dodatkowy ukryty zbiornik, czy raczej karnister na 50 litrów w serwisie. Także tak to wygląda, moi drodzy. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Bardzo proszę, zostawcie łapeczkę do góry, będę bardzo wdzięczny dla was za to. Jeśli jesteś nową osobą na kanale, zasubskrybuj kanał, bo naprawdę warto. Link do mojego Discorda będzie w opisie. No i mam nadzieję, że dzisiaj przetestuję tą ciężarówkę na live, także serdecznie zapraszam. Nowa ciężarówka z DLC ZX612H Mastodon. Dziękuję ślicznie za oglądanie, pozdrawiam i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć!